stygmatyzowani Żydzi. No ale jest pewien taki ten. No i każdy inny jest stygmatyzowany przez to, że jest inny. Czy jest naznaczany. To jest dlatego stygmata. No to teraz już nie wiem. I stąd ten rozumie sam tytuł. Tytuł rozumie, ale reszty jeszcze nie rozumie całkiem, ale... Społeczeństwie nasze, które szczyci się tradycją tolerancji, jednak bardzo często wyodrębniane są różnego rodzaju mniejszości. Czy one są napiętnowane, czy są dyskryminowane, to jest sprawa polemiczna. Natomiast no, pewne linie podziału niewątpliwie są bardzo czytelne i tutaj w sposób bardzo poetycki nawiązujący do tradycji kina, bo myślę, że motyw muzyczny jest czytelny dla każdego, czyli ścieżka muzyczna, tak zwany soundtrack. Mary's Baby i Romana Polańskiego, autorstwa Krzysztofa Komety, no to już jest taki motyw muzyczny, który jest tak zwanym samograjem. Myślę, że ta wielka kompozycja, a jednocześnie przybliża nam jak gdyby tą semantykę filmu, którego nie będę streszczał. Bo... Zapraszam do obejrzenia w czarni. Dziękuję. A ja jeszcze dodam, skoro już o tym zostało powiedziane kilka słów, że pan Kamil Pustowski jest przede mną habilitacji i trzymamy kciuki, będziemy sekundowali jego dalsze poczynania na artystycznej ulicy. Dziękuję. Zapraszamy do wnętrza.